Jesteśmy dzisiaj w mini zoo, takim z Dyni, to jest taka mała wioska. No i ogólnie tu chodzi o to, że można wszystkie zwierzęta dotykać, to jest tylko taki jeden gatunek, którego tam nie wolno dotykać, bo jest... Bo też tam chyba... Bo ma dzieci. Tak, ma dzieci. No i ogólnie tak to wygląda. Tam to się tam do lasu gdzieś idzie. Można je wyjmować, bawić się z nimi. I są potem jakieś trzy zwierzaki luzem. Koza jakaś, baran i coś jeszcze. Tym będziemy karmić zwierzątka. Tu mamy pierwsze. Jakiś struś. Ale do niego chyba nie wchodzimy na razie. Wszędzie wchodzimy. Pan mówił, żeby tylko do Danili nie wchodzić chyba. I osioł. Trudno się od zwierząt odpędzić. Myśleliśmy, że się tu wkradniemy do osła, uciekając przed kozłem, i kozioł przeszedł przez płot. A teraz idziemy do alpak. A on tam barany. Słuchaj, on jedzie na tyłeś. Chleb tam. Dla ciebie. Co, nie lubi? Baran. Nie, ja się boję. Konika? O, dzień dobry. To nagrałem. Myślałem, że z ręki go, Mikołaj, nakarmisz. Nie, ja z ręki nie. Ona się no co? A to widok z góry. I tam kemping, na którym mieszkamy. Prowadzony przez dziadkę Mikołaja. Tak wyglądają Happy Cow według pani matki. A na koniec takie zabawki. Jest i panda Smurfy. Co żona przed chwilą powiedziała. Są miejscowości, w których jest wielki Jezus i są miejscowości, w których jest wielki mąż, który do tego się drapie po tyłku chyba. Już to się puściłeś, zanim ona przyszła. Pomóż jej. Kasiu, powiedz, że raz. Pamiętajcie, że wszystko się nagrywa. Będzie na YouTubie. Jak się kłócicie? O oponę starą. Pomóż jej, Mikołaj, po prostu. Przytrzymaj jej tą oponę, niech ona sobie wejdzie, a potem ty zrobisz. Ostatnia atrakcja, kangur, gatunek zdyniowy.